Dzień dobry, witam Państwa w Astrowedach. Grzegorz Skwarek, Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Zanim zaczniemy, Grzesiu będzie... Grzegorz nie mógł dzisiaj przyjść, brat jego. Aha, brat. Jestem bratem Grzegorza i zastępuję go dzisiaj. Golec, rozumiem. Nie, to Grzegorz nie ma tutaj zarostu, nie ma okularów, także... Dobrze. Zastąpię go dzisiaj. To skoro jesteś bratem, to troszeczkę reklamy, dobrze? Grzesiu, ty jesteś producentem również kosmetyków, tak? Pielęgnacyjnych. Tak, to był pomysł, który mnie zmusił do tego, żeby to zrobić tam z 10 lat temu, kiedy jakaś branża, też siedziałem w branży kosmetycznej, ale to była taka, można powiedzieć, masówka, prawda? Produkowana masowo, czyli na chemii. A musiałem szukać jakiejś niszy, też, no i też zawsze mnie interesowała ta natura, prawda? Jak to połączyć, jak to wszystko. I to była wynikowa tego, czyli to była konsekwencja tego, że no musiałem jakoś utrzymać rodzinę, przeżyć. To poszedłem w tą stronę, no ale to mówię, nigdy nie jakoś nie rozwijałem tego, nie reklamowałem, tylko zależało mi na... Właśnie teraz jest czas na to, żeby zrobić reklamę, ponieważ jest przed świętami, na pewno ludzie w charakterze prezentów będą chcieli swoim bliskim kupić, także opowiedz, 5 minut. Tak, chciałem tylko, po prostu może to przyda się dla ludzi, bo to nie są produkty takie, które można porównać do jakby szamponu zwykłego, dlatego chciałem coś innego. Ozon mnie o tyle zawsze interesował, że miał niesamowite, jak w naturze, prawda, bakteriobójcze. Oczyszczacz ozonowy, tak? O tym mówisz. Tak, jak widzisz, nie ma nigdzie nazwy szampon, bo troszeczkę to ludzi zmyla, bo boją się myć włosy tym, jak nie pisze szampon, ale ja dlatego dałem oczyszczacz, bo to jest antyszampon. Antyszampon w tym sensie, że myje włosy tak samo i jest naturalne, czy możesz myć nawet 100 tysięcy razy dziennie, to nic się nie dzieje. Chodzi o to, że ozon, widzisz ten kolor tutaj ozonu, on tak zmienił troszeczkę oliwę z oliwek. Jest tak nasycona ta oliwa 7% tego ozonu, że podczas mycia bardzo szybko wypłukuje te woski i parabeny ze skóry głowy. Czyli dotlenia, bo to jest O3. I dotlenia cebulkę, włosy nie wypadają, można powiedzieć, odrastają te zalepione, bo wszystkie te szampony... Czyli zamiast pokrywać tymi różnymi cudami chemicznymi, to po prostu oczyszcza włos. Dotlenia cebulki i oczyszcza, jak masz cebulkę włosa, ona jest zalepiona takim namiotem z parabenów i silikonów. To po pierwsze, parabeny mają tą strukturę hormonów żeńskich, o której Ci mówiłem, że bardzo mocno wpływają na gospodarkę hormonalną kobiet i mężczyzn. I kobiety, czy problem z zajściem w ciąży, czy żele pod prysznic też mają bardzo dużo parabenów. W ogóle dzisiejszy świat kosmetyczny jest nasączony tymi parabenami. I tutaj on oczyszcza to, czyli po prostu dotlenia włos, wzmacnia i to oczywiście jest do użycia. No i efekty są takie, że jeśli się oczyści włosa, bo jak pod mikroskopem zobaczysz włos, to na reklamach telewizyjnych one błyszczą, lśnią, dlatego że to są te włoski, parabeny z pochodnych ropy naftowej i one będą lśnić, ale to nie oznacza, że włos jest jakby odżywiony. I dlatego pierwsza część jest zawsze, to jest powiązane ze sobą. Ozon oczyszcza włos, a maska z wyciągiem z czarnej rzepy i kiełków pszenicy, jak się trzyma 45 minut na włosach, niesamowicie bardzo mocno odżywia. O tym mówimy? Tak. Maska z czarnej rzepy. Z wyciągiem czarnej rzepy. Na włosy. Na włosy, tak. I to nie jest tak, żeby nałożyć i po 2 minutach spłukać, tylko właśnie przytrzymać te 45 minut na głowie i wtedy efekt jest błyskawiczny, murowany. Można powiedzieć, że jestem pewny tego, bo bardzo statystycznie bardzo dużo osób widzi te efekty, czyli włosy się wzmacniają i przestają wypadać. Dobra. Co to jest? To jest krem na bazie nanowody z nanozłotem, z nanosrebrem, troszeczkę bajkeliny i innych takich naturalnych składników. Tam jest chyba 20 różnych olejków, też bazuje też na oleju. Skóra twarzy, dłoni? No całe ciało. To jest taki obmadzający krem, bardzo mocno, głęboko nawilżający i naprawiający komórki skóry, dlatego że one potrzebują komunikacji z mózgiem, czyli to cały czas masz to nadprzewodniki. To peeling enzymatyczny. A, słyszałem o tym peelingu, tak. Tak? To jest ciekawa rzecz, Pokazywałem Ci kiedyś na ręce, działa w 10 sekund. Czyli jakby... To ciekawe, bo on nie ma żadnych ostrych kamyczków w sobie, ani nic nie ma, takiego, nie ma. Co nie? A łuszczy skórę i to bardzo dobrze, nie? Rozpoznaje stary naskórek, czyli jak napotka stary, czyli nie żyje ten naskórek, nie ma enzymów, momentalnie go złuszcza i nie niszczy nic poza tym, prawda? Także fajna technologia z wyciągów owocowych. Oczywiście ormus, no to no, nie będę mówił dużo o tym, no to jest to produkt. Ormus znany jest w świecie, przynajmniej tym alternatywnym, tak? To jest naprawdę ciekawa rzecz, bardzo dobra. A tu jest krzemionka, 47% zawartości.
uwodniona krzemionka, czyli forma taka, jak w naturze występuje, bardzo duże stężenie krzemu na bazie ziemi okrzemkowej też. I oczywiście to jest na zewnątrz, na skórę, na włosy oraz na, do wewnątrz można to jeść i to wszystko, skóra, paznokcie, włosy, tkanka, serce, żyły, aorty wzmacnia. I piramida? Piramida to jest to opakowanie do kremu, które jakby nie dość, że w naturalny sposób ma właściwości piramida konserwujące, nie pozwalające się rozwijać bakteriom, grzybom, pleśniom i dlatego sobie trzymam to w piramidzie, a poza tym poziom energetyczny tego kremu jest cały czas powyżej 50% utrzymywany, kiedy nawet się trzyma, nawet zalecam trzymanie tego kremu w tej piramidzie. Grzesiek, to są wszystko twoje wynalazki? Tak, tak. Znaczy miałem, był problem taki, że chciałem, bo dzisiaj jest tak, dzisiaj można to zlecać, prawda, można zlecać do zakładu, oni ci nawet powiedzą jaka formulacja, wszystko ci zrobią masowo, ale nie będzie to, zawartość tego nie będzie taka jak ja starałem się tutaj po prostu, no żeby to było bardzo skuteczne, to te składniki nie mogą być 0,03%, tylko dlatego, żeby napisać na opakowaniu, tylko to musi być duże stężenie, żeby to faktycznie organizm wyczuł, żeby to działało. I to już mam ponad 10 lat, prawda? Powielam to, masowo tego nie, no nie wchodzę tego w jakieś sieci i masowo tego nie sprzedaję, bo po prostu... Nie tędy droga. No nie tędy droga, robię sobie to od lat dla swoich klientów i głównie z zagranicy tam. Bardziej z zagranicy ludzie kupowali tam na dwie ponime. Jest sklep, który sprzedaje te produkty poprzez mojego znajomego Anglika polskiego pochodzenia, który też siedzi w tej branży naturalnej, ekologicznej i Japończycy bardzo mocno doceniają ten ozonowy krem. To jest dla nich taki... W ogóle Azjaci to... No ale nie mówię, to jest... Może kiedyś się uda. No brak czasu na wszystko, prawda? Ja z wyboru zostałem sam i dlatego samemu ciężko cokolwiek wszystko skończyć. Astrologia, muzyka, produkty. Ale to jest moja pasja i to wszystko jest związane z tą Wenus, o której w astrologii mówiliśmy, że Wenus jest od, i od filmu, i od kosmetyków, od piękna, beauty, od naturalnego, od spa, od wszystkiego z tym związane. To jest, rządzi znakiem byka, którym mój księżyc jest w znaku byka. No i to teraz już wiem po prostu skąd się to wszystko brało, ale to tak rozmawialiśmy, że to jest właśnie dominująca ta energia wenusowa, czyli Atma Karaka, czyli ta najsilniejsza planeta, nie? Wenus. No to ciekawe, Grzesiu. Bardzo ciekawe, że sam dochodzisz do tego, co jest... Pamiętasz kiedyś w odcinkach mówiłem ci, idź pod prąd. Tylko wtedy możesz dojść do źródła, prawda? I ja się zderzałem z zakładami, które narzucały, tego nie można, bo tu nie możesz, w Polsce też tak nie można nanozłota, oczywiście, jak już słyszą nanosrebro, nanozłoto, to oni są chorzy na tym punkcie i już nie da się, i się nie da. No da się, tylko jest to oczywiście wolniej, zabiera więcej czasu i trzeba się jakby boksować z tym wszystkim, ale no, za te produkty jakoś ręczę, bo powielam je od lat, żeby to taka sama jakość była. Nawet po umyciu tym ozonowym nawet pachnie tym świeżym powietrzem w łazience, bo te ozonki, te bąbelki tego ozonu się uwalniają. Proszę Państwa, polecamy kosmetyki Grześka. Gdzie można kupić? Link na dole w opisie filmu. Pod filmem będzie zaznaczone. Pamiętajcie, że idą święta. Warto coś porządnego komuś, czy z rodziny, czy ze znajomych, podarować jako prezent taki kosmetyk. Grzesiek. Koniec reklamy. Hawaje i Huna. Tamten rejon mnie interesuje. No a mnie? Jest to bardzo ciekawa wiedza. Powiedz mi, czy ta wiedza ma coś wspólnego z astrologią wedyjską? No bardzo dużo, bardzo dużo. To ja pierw... Grzesiek, ale to jest dokładnie drugi koniec świata. Dokładnie po przeciwległej stronie naszej planety. Dokładnie. I dzięki temu, że jest to miejsce, można powiedzieć, że to miejsce izolacji, tak jakbyś w astrologii ten 12 dom wpisał. Ta pani, która właśnie, ta Polka, która tam mieszka, z którą mamy kontakt stały, ona ma ten mocny 12 dom. A 12 dom jest to jakby, można przyrównać do wyspy, którą otacza woda. Nie ma dostępu fauny, flory, innej zwierzyny gdzieś. Jest to po prostu takie miejsce i myślę, że dzięki temu ta wiedza przetrwała pokolenia na pokolenie u starożytnych Hawajczyków. Oni sami wiedzą, że ta wiedza im została przekazana, prawda? To oni tego nie wymyślili. Ktoś tą wiedzę im, Kahuni, to jest nazwa
kapłana, prawda? I zobacz, jakie jest podobieństwo kapłan. U nas też jest słowo kapłan, bo nasz język jest z sanskrytem związany. Ale nawet pierwsza zasada huny się nazywa ike. Ekka w języku w sanskrycie jeden, prawda? Ekka, ike. Także ka oznacza energię, ci, też oznacza kapłana. Kahuna, kahuni to są kapłani huny. Przekazują sobie to w formie ustnej, bo nie Polinezyjczycy tego pisma nie używali. No i dzięki temu, że jest ta prostota w tym wszystkim, że tych zasad jest tylko kilka, jest to tak silne, bo to jest właśnie nie dość, że proste, zrozumiałe i ona wiąże się bardzo mocno z wiedzą wedyjską. O tyle chciałem to, czy warto to poruszyć, że jak ktoś ma problem ze zrozumieniem astrologii jakby w pełni, to trzeba wiedzieć, że są na świecie miejsca, gdzie dominuje jakiś taki brakujący element zrozumienia tego wszystkiego. I właśnie Huna przekazuje tą wiedzę w taki sposób zrozumiały jak dla dziecka. I no właśnie, jakie tam są zasady w Hunie? Ta pierwsza zasada, że świat jest taki, jaki myśli, że jest. I to jest ukryte coś. W ogóle Huna znaczy ukryty, tak jak nasza słowo apokalipsa, błędnie mylona z katastrofą. Mm-hmm. Jest to odsłonięcie kurtyny lub jest to coś ukrytego, tajemniczego, prawda? Także świat jest taki, jaki myśli, że jest. I zobacz, wydaje się zdanie proste, a dla kogoś pomyśli, że to jest w ogóle jakaś sprzeczność. Jak może coś takiego być? Bo my przez dziesiątki lat w szkole wpajają nam inny rodzaj wiedzy, prawda? Nie uczą nas, że świat jest taki, jaki my kreujemy, bo Hawajczycy, ci starożytni Hawajczycy, głównie ci kahunowie, dla nich to jest chleb powszedni, prawda? Że to, co jest odzwierciedlenie twoich myśli, czyli tego lustra, czyli to, jak ty myślisz, przyciągasz te rzeczy. Przyciągasz i to, co napotykasz w życiu, to jest to odzwierciedleniem twoich wyboru duszy, po pierwsze, to co kiedyś w odcinkach mówiliśmy, że ludzie się boją iść tą drogą Rahu, a jednak świat zewnętrzny wie dokładnie, jaką ty masz drogę. My się widzimy też pod kątem duchowym, że ja wiem, jaką ty wybrałeś, widzowie wiedzą, że masz dom trzeci mediów, załóżmy, i to oglądają, prawda? Ci sprzyjają. Ale to nie tylko o to chodzi, tylko to, że ty mówisz coś albo przeprowadzasz jakieś wywiady, z czegoś wynika. Wynika to z Ketu. A Ketu jest w domu dziewiątym, czyli jest dom edukacji, też wiedzy. I nie jest to twoja droga oczywiście, bo bardzo często ludzie nie mogą studiów skończyć albo w ogóle nie widzą w ogóle satysfakcji pójść na te studia, bo tam jest Ketu. Jeśli tam jest Ketu, czyli dusza wcześniej miała na tyle czasu, żeby zdobywać wiedzę, ale nie idzie to w parze z grupą ludzi, nauką komunikacji. No i tak samo z tym sprzętem Mariusz na początku dłubie 2 godziny opóźnienia i tu dźwięk i to. A dla mnie to jest, ja ci mówię, Rahu w domu trzecim, prawda? Ja to napotykam też jest to na porządku dziennym. Jest to podwyższony poziom trudności i akurat tobie wydarzy się coś takiego, bo sam to wybrałeś, prawda? Żeby doświadczyć tej komunikacji. Akurat kamery, media, YouTube, wszystko wpisuje się w dom trzeci. I dlatego tego doświadczasz. Czyli pierwsza zasada Huny Ike. Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. I to jest warto w ogóle zapamiętać, bo poprzez to, że ty kreujesz, tylko wiesz, Hawajczycy też wiedzą, co to jest prawo parcia. To jest to bardzo duże. Prawo parcia występuje wtedy, kiedy nie rozumiesz kierunku. Jak nie rozumiesz, nie znasz tego, to napierasz, czyli odpychasz, prawda? A jak bardzo odpychasz, to nie doświadczasz tego, tylko wiecznie gonisz, tak jakby pies gonił własny ogon. To jest mniej więcej w ten sam sposób. Pies wie o tym, że może sobie wie lub nie wie, ale jakby na przykład był bardziej, załóżmy, nie wiem, jego mózg inaczej działał, to są takie psy, co non-stop gonią swój ogon, prawda? Nie wiem, czy to jest, ja się zastanawiam, czy to jest zabawa, czy po prostu nie rozumiem tego, że mogą usiąść na miejscu, przekręcić głowę i sobie ten ogon tam pysku coś tam porobić z tym ogonem. I my tak się podobnie, to jest śmieszne, no ale zauważcie, że my w życiu to samo robimy, prawda? My wiecznie gonimy za czymś,
zamiast usiąść i powiedzieć, ja to przecież mam, nie? Ja już to po prostu mam, akceptuję to, mam to. No i te całe wizualizacje są jakby z tym związane. Ale ludzie, wiesz, no, ludzie starają się przebić głową mur i to im bardziej próbują go przebić, tym bardziej mur stawia opór, tak? Tak. A nie wiedzą o tym, że ten mur czasami można obejść. Można w ogóle do niego nie podchodzić. No i właśnie, głową tego muru się nie przebije. Głową się nie przebije, czyli tutaj Hawajczycy główny nacisk z całej tej wiedzy hawajskiej jest jakby nastawiony nawet nie tak na planety, sektory, domy, rachu, tylko na taką podstawę, prostotę, złoty podział, czyli ta prostota, że każde dziecko to zrozumie i jak te dzieci, oni w szkołach uczą rodzice, to tłumaczą mi to w taki sposób prosty. I na przykład druga zasada jest kala. Kala ci się kojarzy w naszym języku z czym ci się kala? Z kołem? Z kołem. A zasada mówi, nie ma granic. No bo jak na kole możesz wyznaczyć granicę? To jest powtarzające się koło. I nie ma tutaj granic, tylko u nas zawsze świat uczy nas, masz granicę Polska-Niemcy, Polska-Rosja, Polska-Węgry i później nagle otwiera się jakaś wiedza historyczna, która mówi raz o Lechitach, o Scytach i ludzie tego nie mogą pojąć. I zarzucają, jak ty możesz mówić Chaldejczycy, Scytowie, Lachowie, Harowie, jak to jest, o czym ty w ogóle mówisz? Ale dlatego nie mogą tego pojąć, bo wiecznie są te granice w ich głowach, że jest granica. Tu są Niemcy, tu są Węgrzy, tu są Polacy, a tego kiedyś nie było takich granic, że ktoś stoi i pilnuje tych granic, tylko po prostu były te wszystkie grupy, rody, które ze sobą mocno współpracowały i każdy wiedział, że to jest to terytorium i rezonują ze sobą i oni są. Tylko w czasie się oczywiście te nazwy zmieniały. I kala nie ma granic, to jest oczywiście, jak sobie ściągniemy tą zasłonę, kurtynę, która ogranicza, że mówi ci, że jak chcesz zrobić te produkty, to nawet nie zaczniesz ich robić, bo wiesz, że stawiają ci granice. Tego nie możesz, tu nie możesz nanosrebra użyć, tu nie możesz użyć 5% olejku, do 5% olejku jakiegoś naturalnego, bo jak przewyższysz te 5%, to kwalifikują ci to jako lek. I to jest śmieszne, prawda? Czyli nie możesz tego naturalnego za bardzo użyć, bo wtedy jest to kwalifikacja jako lek, czyli opłaty są kilkaset tysięcy już za ten lek, bo to nie jest suplement, tylko lek. Także dają ci cały czas granice, żebyś czasami tam się nie zbliżył, prawda? I oczywiście jest to no, ograniczające i każdy wie, stopują, że nawet nie będzie wchodził, to wymyślał i nakierowują cię poprzez media, telewizję, żebyś myślał w ograniczony sposób. Tylko tak się, między tutaj jest ten tor i możesz robić wszystko, co tutaj się mieści w tych granicach. A tutaj nie ma granic, dlatego że wszystko jest jakby w głowie i tutaj ta zasada, ta kala jest jakby, mi się bardzo można powiedzieć z tym kołem kojarzy. W ogóle w sanskrycie kala, cykl, prawda, cyrk okrągły, bicykl, czyli bicykle, czyli dwa koła, prawda, to wszystko jest związane z tym. I tu wiadomo, koło mówi, nie ma granic i faktycznie tak jest. I w astrologii masz koło 360 stopni, i nie ma granic pomiędzy domami. Ludzie myślą, że jest granica, ale tych granic nie ma. Jest tylko przeważająca, jakaś dominująca energia, prawda? Pierwszy dom barana, drugi dom byka, no ktoś jest na granicy, no to ma wpływ i tego, prawda? Granic nie ma, czyli nie jesteś ani czystym baranem, ani czystym bykiem. I to tak samo tutaj w życiu, że jeśli masz w głowie zakodowane, że tych granic nie ma, to twoje myśli już zaczynają skakiwać na jakieś wyższy poziom i pojawiają się pomysły takie, które ci umożliwią stworzyć coś. No bo wiadomo, jak strach rządzi, prawda? Strach rządzi i trzyma cię w ryzach. To są ten niewidzialny świat, krat, kajdan. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, powiem ci, co mówisz, bo w zasadzie tak, no, my sobie sami własnym umysłem i myśleniem narzucamy granice, tak? Nic poza tym. Tak, no, my narzucamy tak, bo my, tak ci mówiłem, powielamy pewne schematy, bądź zaakceptowane przez społeczeństwo, to masz największe szanse przetrwania. To jest to też w genach, prawda? Podążaj za wszystkimi jak owce, prawda? Tu zaryczą owce,
to tamta owca idzie za nimi, no bo ona tam nie musi znać, gdzie oni idą, nie? Oni po prostu idą za nimi. Ale jednak gdzieś ta uraniczna energia idzie sobie w lewo, a tam ci mówią, co ty robisz, jesteś dla nas już zagrożenie, wykluczamy cię. No i ona idzie w lewo, ja mówię, ja wiem, gdzie idę, albo spróbuję, bo mnie to ciekawi, prawda? Tak. I to są ci odkrywcy, wynalazcy, pionierzy, albo ci, którzy mają ogromny wpływ, bo my tego tak nie doceniamy, my dopiero tam po 200 latach mówimy o Tesli, mówimy o jakichś innych, którzy mieli ogromny wpływ na losy świata, na prąd, na przesył tego prądu, czy wynalezienie jakichś wynalazków, ale w tamtych czasach to tak nie mieli łatwo, prawda? Wtedy ich krytykowano, pali ich domy, ich laboratoria, bo to było traktowane jako... Jako czary. Jako czary, ale to zauważ, że to się przewija przez tysiące lat, nie? Tak, ciągle jest to samo, cały zawsze czas nowości. Jest polowanie na czarownicy, cały czas. I jest taki fajny serial teraz, który... Ja tak nawiązuję do tych serialów, bo widzę ten przekaz tam, prawda? Nie wiem, kto to przekazuje, ale tam jest dużo... Mimo, że to jest science fiction, jest to film taki trochę historyczny, bardziej taki futurystyczny, że akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, po resecie, czyli po jakiejś... Ginie cywilizacja i poprzez różne choroby popromienne ludzie tracą wzrok. I oni rodzą się już ślepi. I oni taki świat znają. Rodziny ślepe, jakieś sznurki w wioskach. Nazywa się see, czyli widzieć. I znowu, że jakiś przekaz. I jest królowa i ma wojsko, które głównym ich zadaniem, taką fobią jest polowanie na czarownice. A te czarownice nie są czarownicami, tylko to są wyjątki osób, które się rodzą już w tym... Jakby przywraca im się ten wzrok i rodzą się. To są takie unikaty. Tylko co to daje? Daje im przewagę, oni się tego boją, bo oni mają już dostęp do wiedzy, która kiedyś była, do tej technologii, do książek. I oni widzą, prawda? I oni chcą ich zabić, zniszczyć, polowanie, wszyscy zmasowane ataki na nich. To jest właśnie serial z 2019 roku, nazywa się z angielskiego Widzieć, See. Mhm. Ciekawe. I podobnie jest właśnie tutaj dzisiaj, że to polowanie na czarownicę się dalej odbywa, jak tylko mówisz inaczej, ale to się już zmienia, bo to już widać, prawda, że coraz więcej osób. Trzecia zasada huny, co bym chciał nawiązać, jest to magia. Słowo do magia, bardzo podobne, tak. Prawda, bo to jest wymienny K na G, tak jakby wedyjska konstelacja maga, ona jest właśnie związana z tą magią, czyli energia podąża za uwagą. To jest główna zasada tych wszystkich magików, prawda? W magii, w iluzji, magik musi wiedzieć, iluzjonista musi wiedzieć, że on wie, gdzie ty, na co ty zwrócisz uwagę, on ci zasugeruje, na co zwrócić uwagę. Czyli jak on robi jakąś iluzję gdzieś jedną ręką, to na przykład tą rękę gdzieś przesunie, żebyś zwrócić na ciebie uwagę, że to tam coś robi. A on tam nie robi, tylko gdzie indziej robi, prawda? I to jest ta cała magia. I ten w karcie tarota jest to karta mag, nauczyciel, chaldejczyk, osoba, która wiedzę przekazuje, czyli ten mag. I dlatego też to słowo przez setki lat było utożsamiane, oczywiście magia to jest czarnoksiężnik, coś złego, prawda? Tak, to jest wiadomo, no to te stygmaty. Ale mag, energia podąża za uwagą, to taka zasada, że tam, gdzie ty pomyślisz, tam wysyłasz energię. Pamiętasz, jest takie powiedzenie, ktoś o mnie mówi, bo mi się chrosta na języku zrobiła? Tak. My mówimy zabobony, prawda? O, zabobony, jakieś takie rzeczy wymyślone. No to jest nauka, to jest nauka. Trzecia zasada huny, energia podąża za uwagą, czyli ktoś cię obgaduje, czyli skupia na tobie uwagę. A nie daj Boże, jedna, druga, trzecia osoba, no bo wiadomo, jest jakaś grupa ludzi, niekoniecznie musi być to rodzina, prawda? Tak, to jest, powiem Ci, ja to doświadczam na co dzień i za każdym razem, jeżeli jak przejawia się to doświadczenie myślenia w rzeczywistości, czyli ta kreacja, to mi się przypomina taka piosenka, taka dziewczyna, ona się nazywa Staszka, ona śpiewa skup myśli byle gdzie, lecz nie tam, gdzie źle. I obserwuj. Przekaz podprogowy jest taki, że jeśli ludzie oglądają, czy widzą, spotykają kogoś, to mogą spotkać osobę, która jego dusza ma rachu gdzieś, załóżmy, domu, nie wiem, piątym domu dzieci, czy tam kreacji, w ogóle kreacji tworzenia, serca, miłości, w ogóle też historii. A on nie boi się tego i nie chce tego, w ogóle odżegnuje się od tego wszystkiego, mówi, że
nazywa dzieci na przykład słowami jakimiś obelżywymi czy jakimiś, no po prostu często się tak dzieje, to świat zewnętrzny widzi w nim sprzeczność, bo wyczuwa, że ma to Rachu w piątym, a robi całkowicie co innego. I jego ciało też będzie tak mówić, mowa ciała po prostu, będzie to zdradzać. Oczy, ruchy gałek ocznych, to wszystko będzie zdradzać, znaczy. Czyli to wszystko się wiąże z tą astrologią wedyjską, te zasady. Jest jeszcze czwarta zasada Huny Manava, czyli teraz jest moment mocy w tym momencie, czyli skupiasz energię teraz i wiesz o tym swoim Rachu i to są dwie różne rzeczy. Rachu i tak tam będzie mocno napierał i świat zewnętrzny też będzie tak cię przekierowywał. A co innego jest o tym wiedzieć, bo jeśli wiesz, masz nad tym kontrolę. Ja właśnie z Praszem ostatnio nagrywam odcinek i go troszeczkę tak pociągnąłem za język, jaka jest różnica pomiędzy wpaść do tej rzeki z rwącym nurtem i niech sobie tam płynie raz w lewo, raz w prawo, a co innego wiedzieć, czy ty płyniesz dobrze, prawda? Albo po prostu ci coś nie pasuje, chytasz się korzenia i z tej rzeki wychodzisz i skakujesz, kiedy chcesz. To wtedy masz kontrolę nad tym Rachu. No i go tak pociągłem za język i chciałem właśnie, żeby on to powiedział, jak to jest, kiedy ty kontrolujesz, że chodzi o to, że nam się wydaje, wszystkie zabobony i te wszystkie, wiesz, różne religie, rządzą, strach rządzi, czyli ludzie się czegoś boją, bo myślą, że Saturn to są ci bogowie, tak, że te siedmiu belfrów, tych nauczycieli, te planety, że to są ci bogowie. I ludzie dlatego ich tak nazywali, bo... Ale jak ty wiesz, że to ty masz nimi rządzić, ty jesteś Bogiem i ty masz na nie wpływ, no to się już rolę trochę wraca, to zaczynasz być taki troszeczkę dziwnie mówić i w ogóle jak to jest możliwe. Ale jak ty robisz coś zgodnie, to ty rezonujesz na tych samych falach, świat ci wtedy sprzyja, nie popełniasz błędu i jesteś szczęśliwy, prawda? Czyli twoje ciało, twoja mowa ciała się też zmienia, wibrujesz tak, że będziesz przyciągał te rzeczy, które chcesz, żeby były. Dlatego teraz jest moment mocy. Manava mówi o tym, że ludzie, którzy bardzo często mają nas zaprogramowano o tej emeryturze, że wszyscy żyją od urodzenia do emerytury, prawda? Jak przedział. To jest bardzo ciekawe zjawisko, tak, powiem. Czyli zobacz, gubisz całe życie, bo cały czas masz cel. Emerytura jest tym celem, zamiast ten kierunek, co twoja dusza wybrała, to emerytura czekasz. I zobacz, jaka wrzawa w ogóle, tam 65 lat życia, 66, w ogóle jest mowa o przedziałach czasowych, kiedy ty możesz przejść na emeryturę, a kiedy nie możesz, to jest jakiś banał, prawda? Gdzie to jest jakaś wolna wola i wolny świat? To jest w ogóle więzienie bez krat, które ci cały czas narzuca, że twoim zadaniem jest jak muszka, owocówka, urodzić się i dojść do emerytury. To jest ten twój cel, start i meta, prawda? Kto szybciej tam dobiegnie, ten wygrywa. To tak jakby w muzyce nie liczyło się samo w filharmonii słuchanie muzyki, tylko który gra, jak szybciej zagra, prawda? Jakby to w ogóle wyglądało. Jak także... szybciej zagra, to może iść do domu, tak? Tak. Im szybciej zagra, to wszystko tą swoją etiudę tam z tych nut i wychodzi, to ludzie by zamykali uszy, bo to się nie dałoby się tego słuchać. I to jest ta sprzeczność oczywiście. I oni cię... Nas... Ja nie chcę tutaj mówić osobami, kto... Czy to ci, czy masoneria, czy kościół, czy jacyś inni. Po prostu tak już jest i oni nas od tego odrywają, że zauważ, że jest wszystko w biegu. Kupuj kawę, biegnij do pracy, pij w biegu, bierz taksówkę, jeździ i wszystko. I to reklamują to, że to jest dobre, nie? Że to jest naturalne. To tak samo jak ludzie odchodzą oglądania mainstreamu telewizji, to puszczają ci, nie wiem jak się ten program nazywa, że jedni ludzie oglądają... Ty w telewizorze widzisz ludzi, którzy oglądają ludzi w telewizorze. Google Box? No, Google Box. I oni ci, wiesz, to jest technika psychologiczna też. Mm-hmm. Czyli, wiesz, czakra przetrwania. Rób wszystko to, co inni robią, a wtedy będziesz zaakceptowany i przetrwasz. Masz firmę, logo takie, wszyscy to noszą, twój idol to nosi, ty będziesz to nosił, będziesz zaakceptowany. W szkole dzieci widzą, że nie masz firmowych butów, nie masz firmowej koszulki. To dziecko pobite przychodzi do domu, mamo, oni mnie biją, bo ja nie mam markowej koszulki tam takiej, jak oni mają, bo jakaś moda na coś.
odrywają ci cały czas od właściwego momentu, który jest teraz. Teraz jest najważniejsza rzecz. Jeśli teraz nie skupisz się na tych celach, to pamiętaj o tym, że bardzo ostro można dostać zwrot. Jak wszystko ci się skieruje przeciwko tobie, to wtedy jest ciężko, bo nie masz tyle energii, żeby to pokonać. I dlatego trzeba wiedzieć, że ten moment zmiany jest teraz. Jak chcesz poprawić swoje małżeństwo, to dzisiaj myśl o tym, zapisz sobie te punkty, bo to też jest związane z huną. Jak sami ludzie mogą sobie przekonać, jak jest mocna potęga podświadomości. W moim przypadku, na moim przykładzie, oczywiście nie u wszystkich to będzie działać, ale jeśli zapiszą sobie przed snem, na kartce, w notesie, te zasady do zmian, albo nawet takie słowo, chcę, żeby przyśniło mi się, jak latam, prawda? I to włożyć pod poduszkę albo gdzieś na kasliku. I inni się z tego śmieją, tam to wszystko, ale ty już to tak mocno zakodowałeś w swojej podświadomości, a ona dokładnie wie, że ty to chcesz, prawda? I te sny dzisiaj będą, oczywiście znów nie pamiętamy, musielibyśmy się rodzić w tych przedziałach specjalnych po godzinie tam czwarta, między czwartą a piątą, wtedy się najbardziej, ja tak przynajmniej mam, pamięta. I najważniejsze jest, żeby nie biec w tym maratonie, coraz ten maraton przyspiesza, bo do niczego nie dojdziesz, stracisz, ludzie po prostu to zauważają dopiero pod koniec życia, jak już dojrzewa ten cały rachu. Jak już nie mają siły, to... Nie mają już energii do zmian. Wtedy by chcieli wszystko zmieniać. Zauważ, że mają swoje dzieci, nie wychowują ich, nie grają z nimi w klocki, nie grają z nimi w piłkę, tylko jest gonitwa za materią, za pracą. I potem co się dzieje? Oni oczywiście dojrzają wcześniej czy później. Tylko bardzo często się dzieją takie rzeczy, że jeszcze mówią tak, o, będziemy mieć wnuki, będziemy siedzieć na emeryturze, będziemy je wychowywać, a tu świat mówi, nie. Nie miałeś okazji to robić i nagle na przykład twoje dzieci wyjeżdżają z tymi wnukami do Australii i koniec. I bardzo często tak jest. Czyli to nie jest kara oczywiście, ale to jest twój wybór. To ty zadecydowałeś, żeby nie uczestniczyć w tym życiu rodzinnym. Dlatego to, co Huna mówi, zatrzymaj się i moc jest teraz. Największa moc jest właśnie w tym momencie, a nie tam, jak przejdziesz na emeryturę, bo pamiętaj o tym. Bo ludzie też tak nie myślą, że jeździmy na wczasy, Grecja, jakieś Teneryfy, jakieś inne rzeczy. Wszyscy jeżdżą, cała Europa, w te same miejsca. To jak masz 20 lat, 30, 40, 50, nie ma problemu. Ale gros, wiesz, jak ci się skóra pomarszczy, ludzie, to wszystko jest zwiotcze jesień, no to tak jesień życia, prawda? To już nie będzie się chciało tak, wiesz, w kąpielówkach gdzieś. Nie ma takiej energii, w ogóle potrzeby i ty wtedy nie szukasz tego. To nie jest już twój cel, prawda? To jest, zmienia się to wszystko. I tak samo dlatego ta czwarta zasada jest tak ważna. Mamy jeszcze alochę. Alocha oczywiście jedna z ważniejszych. Ona jest o tyle z huną, znaczy z wedami powiązana. Kochać oznacza być szczęśliwym. Huna cały czas mówi, że wszystko jest w tobie. Tak samo jak i wedy mówią, że pierw musisz naprawić, czy znaleźć wszystkie odpowiedzi w sobie, żeby potem odbiciem twoim lustrzanym, świat to jest odbicie lustrzane. No tak, nie możesz dać czegoś, czego nie masz w sobie, tak? Tak, czyli jak oceniasz kogoś, nie oceniaj, prawda? Nie możesz oceniać, bo jak ty będziesz kogoś oceniał, no to tak siebie oceniasz, prawda? Siebie, pierwsze to w ogóle trzeba zrozumieć siebie, żeby po prostu móc oceniać innych. Ale jak znasz siebie, to nie będziesz ich oceniał. Także to jest to wszystko powiązane. Tylko zauważ, że zawsze są te odwrotności. Nas w szkole uczą wszystko na opak, prawda? Jakiś Miodek czy ktoś, profesor, mówił, że nie ma piesa, nie mówi się, nie ma piesa. No wszyscy Słowianie mówili, że jest pies, nie ma piesa. To było dobrze. Dzieci do dziś tak mówią, bo widzą tą prostotę, że mówią, mój syn tak przemówi, nie ma piesa. I tam ktoś mówi, nie mówi się tak. A ja mówię, właśnie, że się tak mówi. No, bo to jest naturalne, proste. I to była prosta zasada. A ktoś potem jakiś jajogowy wymyślił, że to tak się nie powinno mówić, tylko psa, prawda? Psa, takie wiesz, takie. Także tutaj ta zasada aloha, też zauważ, mówi się hello, alo, nie? To mówią. I też to słowo jest bardzo mówiące o twojej duszy też, bo duszy, sercu, pozdrowienie jest związane też jakby z sercem. Mówiłem w ostatnim odcinku, że o tych kartach, że jak jest Król Czerwo, Król Wino, tam Dama Kier, to jak mówisz o słowo, jak powiesz słowo klucz, miłość, przyjaciel, przyjaciółka, to tą kartę czerwą wybiorą, czyli to jest ta
ta częstotliwość. Czyli nie możesz być szczęśliwy, że ty, że ciebie ktoś kocha, prawda? Raczej odwrotnie, że ty kochasz, to ty wtedy jesteś szczęśliwy, bo ty kochasz. Jak ty będziesz kochał, to ciebie też jest to zasada wzajemności. Czyli to szczęście wychodzi od nas samych, tak? Z wnętrza. Z wnętrza, tak. Bo wiesz, jak ty będziesz mówił tak, no ja mogę tylko kochać wtedy, jak ktoś mnie pokocha, to tu jest sprzeczność oczywiście. No to, dlatego wszystko, i Wedy, i ta astrologia, to musi wyjść od ciebie. Ty sam to musisz zrozumieć, bo astrologii ci nikt nie wyłoży, jak ty sam tego nie zrozumiesz, prawda? Czyli ktoś coś czyta i nie stara się tego logicznie połączyć u siebie, bo to jest najmocniejsze. Wtedy, jak ty widzisz te wątki, jak to się u ciebie sprawdza. Także ta aloha i ta otwarta dłoń, że nie masz nic ukrytego, nie masz, masz dobre zamiary, to jest jakby przekazanie, że kochasz bezwarunkowo, czyli po prostu jak ty kochasz kogoś, wtedy możesz być szczęśliwy, no bo też siebie kochasz. No to tutaj jest jakby to sprzeczne z tym, że mówi się, że no oczywiście też Wedy mówią, że no, to jest to samo, co jak ty możesz kochać wtedy, kiedy kochasz siebie, nie? To wtedy jest to powiązane. I to jest ta zasada piąta. Mana, szósta zasada, że cała moc pochodzi z wnętrza. No to jest właśnie nawiązanie do tego, że wszystko siedzi w tobie, czyli w twojej głowie, twoje emocje. Kreujesz ten świat, jaki chcesz, żeby był. I nie możesz oczekiwać, że... Znaczy my szukamy na zewnątrz, my szukamy pośredników, odpowiedzi na zewnątrz, że szukamy czegoś, nawet sami nie wiemy, czego szukamy i nigdzie tego nie możemy znaleźć, bo wywieramy to prawo odpychania, prawo parcia, bo jest to sprzeczność, czyli ze zrozumieniem tych praw jest sprzeczność, bo pierw musisz znaleźć to w sobie, żebyś wiedział, gdzie chcesz podążyć, prawda? Czyli ta cała siła jest jakby w tobie i cała ta energia skupiona, bo ty tym dyrygujesz, zarządzasz, czyli ilość energii, jaką ty chcesz przeznaczyć na coś, jest jakby w tobie. Nawet urodzeniowo ci, co odnoszą duże sukcesy, oczywiście, że mają sprzyjające Rahu, bo on ich tam energetyzuje, dodaje im tyle energii, żeby nakierować ich na jakiś sektor i oni się tam nie zmęczą tak inni, bo inni to już tam rzucą to dawno, prawda? Bo ten Rahu całe życie wspomaga dany sektor energetycznie i niektórzy ich nazywają, nawet ktoś idzie obsesyjnie albo zwariował na punkcie czegoś, nie? A on ma taką drogę i ją realizuje. No po to ma taką energię też tak. Dużą, to jest pomoc, to jest, to trzeba wiedzieć, że to jest jakaś rodzaj pomocy, on ją realizuje, a niektórzy mają tak ogromną energię na dany sektor, a mówią, nie idę tam, boję się, bo oni się boją tego sektora, prawda? To ciekawe. No i co się dzieje z energią? Nie ma ujścia. Znaczy ona se znajdzie ujście zawsze, prawda? Tylko niekoniecznie w taki sposób, jaki byśmy chcieli. No tak. Dlatego energia podąża za uwagą, tak, w tej hunie. Zauważ, że masz ten Rahu w pierwszym domu, a pierwszy dom jesteś ty, ascendent. Twoje ciało, dusza, twoje ego, to jest pierwszy dom. I zauważam, no nie tylko zauważam, w książkach astrologii wedyjskiej też to można znaleźć, ale ostatni przypadek, nawet mówiłem kilku odcinkach wcześniej, co u mojego znajomego żona dostała nowotwór głowy, akurat pierwszy dom to też jakby dom barana, głowa. I co się dzieje? Rahu jest nastawiony na poznanie samego siebie i on, wiesz, i on nie daje upustu tego, czyli ktoś dalej zajmuje się rodziną, mężem, myśli, że to jest ten cel. Ja nie mówię, żeby się nie zajmować, tylko żeby wiedzieć, gdzie jest cel. A u tej pani jest cel poznanie siebie. I ta energia nie ma ujścia tutaj i ona się przekształca w chorobę, która i tak wpisuje się w poznanie swojego ciała. Jak to jest? Czyli choroba, w końcu cię przystopuje, tak? Choroba przystopuje i wtedy wtedy dojdzie do refleksji, że jednak w inną stronę powinno się iść, tak? Albo inaczej spojrzeć na dane. Nie, to się zmusza do tego, że... Tak. Zmusza cię, że pakujesz, musisz wiedzieć, już poznajesz swoje ciało. Tu ci włosy wylatują, tu jakiś olejek CBD, tu ormus na złoto, tu chemia, prawda? Co się dzieje po chemii, jak się to wszystko zaczynasz doświadczać twojego ubrania, znaczy naszego pojazdu, którym tutaj w tym życiu wybraliśmy sobie akurat takie, które najbardziej wibruje
z tą energią urodzeniową i, no i też tak wygląda, prawda? Czyli oczy są zwierciadłem duszy, bo w tych oczach jest to akurat to 360 stopni, czyli masz też te koła astrologiczne i dlatego też są osoby, które potrafią zobaczyć ci w oko, albo plamka w sektorze znaku panny, wątroba, prawda? Uważaj na wątrobę. No to oni to odczytać umieją, bo powiedzą, to nie jest jakaś, wiesz, rzecz, do dzisiaj się to wydaje jakieś takie dziwne, ale te oczy są faktycznie tym zwierciadłem, czyli są połączone. I zobacz, że podwójne, jakie części, my jesteśmy w ogóle jakby istotą, która dualną taką, czyli mamy to ciało i duszę, prawda? Ducha i ciało. I to nie, że choruje tylko, wiesz, ciało, tylko wszystko to, co Huna mówi, prawda, że jeśli ty nie ułożysz siebie energetycznie w głowie, nie pogodzisz się z faktem, dlatego ja bardzo często w tych konsultacjach, ja wiem, że to trochę tak brutalnie brzmi, prawda, bo jest na przykład osoba, która ma żal do ojca, że jak się urodziła, to on uciekł, odszedł, prawda. No, to są częste przypadki też. A ona ma rachu w czwartym domu matki i ojciec ucieka. Nie ma go. On się wpisuje w to, żeby pomóc, żeby obsesyjnie doświadczała matki, bo ojciec tylko przeszkadza, prawda? Jak on by był, a ona zna już ojca z poprzedniego życia, czyli to już, jak jest rachu w domu matki, ketu w domu ojca, prawda? Czyli wychodzi z tego domu poznania ojca, a nie miała tej matki. No to wiesz, jest to trochę takie ekstremalne, no nie? Ale ona chce... No i co? I ludzie mają do ciebie pretensje. Jak ty możesz tak mówić, tak? Że ten ojciec to w zasadzie wpisał się w twoją drogę życia? Nie, bo ja powiedziałem słowo, tak miało być. Prawidłowo, nie powiedziałem prawidłowo. Jak to... Nie, bo ja im to mówię prawidłowo w tym sensie, że wiadomo, że jest to troszeczkę ciężki kaliber. Jakiś scenariusz życia jest trochę cięższy, ale uświadamiam, że nikt nie miał zamiaru skrzywdzić tej osoby. Bo to wtedy, jak to zrozumiesz, że ojciec cię uciekł, wpisał się, czyli on chciał ci pomóc. Zresztą jako dusza on przychodzi do tego ciała, do tej rodziny, on rozpoznaje, gdzie ty już sobie wybrałeś twój cel. Także on chce ci pomóc. Ale my z poziomu naszego ego widzimy katastrofę, prawda? I powiem ci przypadek odwrotny. Teraz niedawno. Pani, no bo wiesz, sądy w Polsce przyznają 90% matkom prawa. Teraz się to może jeszcze zmienia. Ja nie oceniam tego. Ale pani się żaliła, bo walczy w sądzie z byłym mężem o córkę, a córka ma rachu w domu 10 ojca. To znaczy, że ketu ma w domu matki. I sama mi to potwierdziła jednym słowem tylko. Ja jej tłumaczę, to tak, że to, żeby to nie walczyła, żeby nie walczyła w sądzie, bo no to jest idzie się pod prąd, prawda? Czyli trzeba się dogadać na innej płaszczyźnie i troszkę to zaakceptować. Tu ma rodzinę już swoją, z drugim mężem załóżmy dziecko, ale ewidentnie córka ma w domu 10 ojca, a ketu, czyli brak satysfakcji, ma w domu matki. Nie tylko brak satysfakcji, to może być blokada też bardzo duża. I ona powiedziała właśnie, że zaprosiła córkę na Wigilię, na święta, a córka do niej powiedziała, nie przyjdę, bo mnie uprowadzisz. No to znaczy, że jak takie słowa nawet padają, prawda, że sama córka już mówi, nie pójdę, bo mnie uprowadzisz, to jest jakby trochę brak tej satysfakcji. Jest to... A to jest przede wszystkim brak zrozumienia, tak? Brak zrozumienia po prostu. Tak. I to jest właśnie siódma ponot, prawda? Skuteczność jest miarą prawdy. To jest najbardziej przemawiająca do mnie tak. Zasada, powiem ci. Tak, bo jeśli jesteś w czymś skuteczny, to zobacz, ile rzeczy się z tym wiąże. Rachu cię wspiera energetycznie, masz na to energię, czyli masz jakby ogromny taki zasób, bo to jest ta twoja droga życiowa. Dlatego też czasami przestrzegam, że jak w czakrach procentowo się gdzieś dużo układa, to zauważ, że wszyscy chcą z tym walczyć. Jak to zniwelować, jak to wymazać to 30% gdzieś czakry, podstawy, ale nie do końca tak jest. No po coś to się tak ułożyło, po co ci to ma pomóc, w czym? Jest ta czakra podstawy, czy ta seksualność duża i energię skorpiona, rozrodczość, prokreacja, a tutaj jest dom rodziny, dom, wiesz, mieć dzieci, mieć rodzinę, no po coś to ma w tym czymś pomóc, prawda? No właśnie, ludzie sobie chyba nie zdają sprawy z tego, że wchodząc, jakby ufając tej drodze życia,
że w tym kierunku, którym mamy iść, ufając temu i wchodząc w to całkowicie ze swoimi emocjami, ze swoimi pragnieniami, my spełniamy tą naszą drogę życia i to nam daje szczęście, tak? No wcześniej czy później. Wcześniej czy później da nam to szczęście. Teraz ci się może wydawać, że ty się złościsz na sprzęt, przykładowo, nie? Sprzęt ci nie chce zrobić na złość, ale ty wybierając sobie sektor trzeci, w sumie ja też mam trzeci, tylko ty masz w układzie, ja mam w osobistym, a ty masz w zawodowym, to jest mniej więcej ten układ Dasamsa D10 karmiczny. Układów jest oczywiście dużo, dużo więcej, jeszcze Navamsa, która to się dzieli, to koło się dzieli na te partie i tam się odszukuje tych zależności. I ja do dziś nie rozumiem tego, dlaczego akurat sprzęt nie myśli, prawda? A jednak sprzedają mi zepsutego laptopa, nowego, i nie działa, i jeszcze będą walczyć ze mną, że nie akceptują mi reklamacji, przez internet kupiony, w ogóle nie było, nie przysługuje mi prawo, nic to, żebym ja doświadczał tego problemu, prawda? Tu szumią wentylatory, nie mogę filmu skończyć, pociąć klatek, wkurzam się jak nic, no to ten rachu to... A z drugiej strony, jakbym pomyślał w inny sposób, znaczy ja tak myślę już często, ale nie zawsze, bo zapominam o tym, no dobra, no niech się dzieje, zostawiam to i robię coś innego, prawda? No i to jest ta poprzeczka. Oczywiście ty im bardziej jesteś świadom tego, to wtedy znika, nie? To już nie musisz tego robić, to już zrozumiałeś i wtedy tego nie musisz robić. Ten dom zagadek ostatnio mnie zaciekawił admirał Baird, bo dużo się mówi o admirale Bairdzie, podróż do wnętrza Ziemi. I jakimś cudem jest jego data i godzina, wyobraź sobie, miejscowość urodzenia w bazie danych, w internecie. Ciekawe. Z 1800 tego, któregoś roku się urodził. Koniec. I jest godzina, kurczę. No i patrzę, jest rachu w 8 domu tajemnic i zagadek. I mówię, kurczę, jak pies wszczelił, no. I to taka tajemnica, że nawet jakby to było nieprawda, prawda, że trafia tym samolotem, leci na tym biegunem, on nawet nie wie, kiedy już wleciał tam do wnętrza Ziemi, i spotyka tą cywilizację, która go tam gości, i oni do niego mówią, on jest jeszcze Uttara, wiesz, Uttara to są w sanskrycie znaczy konstelacje wywyższone, takie z honorem, mają swoje zdanie, swój honor, uczciwe, to są Uttary, ja bardzo często to podkreślam, jak ktoś jest, ma te konstelacje Uttara Falguni, Uttara Shada, i oni mówią do niego, że pozwolili mu poznać ich świat. Ja się tak zastanawiam, czy oni mu pozwolili, powiedzieli, że on ma rachów doświadczać ten ósmy dom, to jest ten dom ogromnych zagadek i tajemnic wokół niego, wokół świata, i on tego doświadczał, prawda? I dali mu tego doświadczyć, bo on ma rachów w tym ósmym domu. I teraz nie wiem, czy oni się znali na astrologii, czy oni po prostu podświadomie to, wiesz, jakby wyczuli. I dlatego ta huna jest o tyle ważna, że masz kontrolę nad energią, która i tak nie ma końca, ale wiesz, w którym sektorze masz pewien jakby zasób. Grzesiek, skuteczność jest miarą prawdy. Czyli jeżeli działamy w jakimś rejonie i to się sprawdza, jeżeli jest to skuteczne, przynosi nam to satysfakcję, pieniądze, nie wiem, jakieś tam zadowolenie dla nas, to jest to efektem właśnie prawdziwym, tak? Czyli jest to dla nas przynajmniej jest to. No właśnie, bo tutaj ludzie myślą, że jak coś dla ciebie. Prawda jest, dla każdego może być inna prawda, prawda? Tak samo dobre słowo może być dla, wiesz, dla tego, co seryjnego zabójcy, jak on sobie coś w głowie ubzdura, albo będzie mieć jakąś zwichrowaną energię, żeby zabijać, to dla niego będzie dobre. Ten nóż, którym tam zabija, dla innego, kto chleb sobie kroi, będzie dobry, bo ukroi sobie chleb. Także to przeróżnie się to na tych poziomach odbywa. I to jest właśnie to, że nie ma diet dla wszystkich. Po pierwsze, pierwsza zasada, nie ma diety dla wszystkich, bo każdy z nas jest inny. Mamy inne linie papilarne, mamy inną energetykę ciała. Ja źle się czułem, mówiłem ci, tym okno otwieram non-stop, bo mój mózg nie pracuje w tych warunkach suchych, kiedy u mnie powietrze dominuje. Powietrze, ludzie nie za bardzo wiedzą, jak to zakwalifikować, ale on wysusza, no to tak jak masz na przykład wiatr duży, prawda, wysusza, a tu jeszcze kaloryfery grzeją to wszystko i ja się źle czuję w tym środowisku. Najlepiej się czuję właśnie, kiedy jest ten wiatr,
jest ta wilgotność powietrza duża w tych krajach właśnie takich cieplej od morza, gdzieś ta wilgoć, to wszystko, to rewelacja. Mi się wszystko w głowie otwiera, układa i to już tak można po tym poznać. Dlatego trzeba troszeczkę wiedzieć i organizm każdego człowieka jest inny. Oczywiście są pewne podstawowe zasady, u których tak samo będą związane, że w astrologii medycznej masz organy, na przykład dwójka, z czym ci się kojarzy? No z podwójną ilością organów na przykład. No, dwa, nie? Tu tak. I tu. Ale... oczy, nerki, uszy, tak. Ale z dwubiegunowością też czy się? Mhm. Z kobietą, z mężczyzną? Na przykład. No. Plus, minus. Jak to się połączy, jest skuteczny. Rachu Ketu. O, jest, nie? Jest Rachu Ketu. Jest to znak, jest to dom drugi, drugi dom. Dlatego tak pokazuję, a nie tak, żeby... bo to jakoś dziwnie. V. Jest drugi dom. Władcą tego domu jest byk. I on ma w większości wpływ na organy podwójne w naszym organizmie. Czyli masz dwie nerki. Tutaj, nie? Dwie. Wenus rządzi nerkami, bo Wenus rządzi jakby bykiem. I jakie masz jeszcze? Uszy. Tutaj. Podwójne. Oczy, płuca. Płuca. Płuca niby bliźniak w astrologii, ale bliźniak jest zaraz za bykiem i mają bardzo podobne funkcje, bo są dwa znaki obok siebie. Po byku następuje bliźniak. Bliźniak i to jest, ja to widzę, że to nie jest tak, że tylko bliźniak rządzi tymi płucami, tylko byk też zahaczy o to. Bo to jest związane z gospodarką hormonalną. A jak hormony, Wenus tym rządzi. Prawda? Jajniki, jądra. O, jajniki. Sama nazwa mówi jajo, nie? Jajniki. I jądra. Dlatego Indra, słowo jędrek, nasz... oni Aleksander, to od Aleksandra, to bójda na kółkach. Jest to od Indry, jędrny. Jędrny, Indra, byk o tysiącu jądr. Jest symbolem, mówi o tym nawet, byk o tysiącu jądr. Dlatego też byki, tutaj te anomalia z jądrami są, ale to jest najbardziej płodny znak. Także wiesz, tutaj... jest to potencjał, jest to ogromny, duża energia, ale jak ona zostanie zaburzona poprzez hormony, dlatego też brak możliwości zajść w ciążę, płodność, prawda? Także te wszystkie podwójne znaki mają też jakby znaczenie i to jest ta dwubiegunowość, a zauważ, że drugi dom, pierwszy dom jest Słońce, a drugi dom jest Księżyc. Nie? I on decyduje o płodności, a płodność jest to dwubiegunowość, czyli masz to koło, kala, prawda? Koło. I wtedy jest plus minusem, jak się połączy w odpowiednich warunkach i czasie, i wtedy dochodzi do... Także w organizmie ludzkim te organy są ze sobą, niby że leżą w różnych punktach, a jednak są ze sobą mocno związane. Dlatego też, jeśli ktoś, komuś szwankują płuca, to niekoniecznie tam się szuka. Grzesiek, powrócę do pierwszego pytania, jakie ci zadałem. Jak to jest, że na świecie ta wiedza, która jest bardzo podobna do siebie, jest porozrzucana no w zasadzie po całym świecie, tak? Czy co się takiego stało? Czy to jakieś wydarzenia, czy nie wiem, czy ta wiedza była powszechna kiedyś na całym świecie i później wydarzenia jakieś katastroficzne powyrywały tak. Wątki z tej wiedzy i osadziły w różnych miejscach. Tak wygląda na to, że tak, bo tutaj mamy tą wieżę Babel, pomieszanie języków. Mm-hmm. Czy jest jakaś wzmianka o tym, że wszyscy mieli jeden język, porozumiewali się wspólnie, była jakaś jedna znana technologia, ale zauważ, że teraz coraz więcej takich rzeczy będzie odkrywanych, że tu hieroglify egipskie w Australii, w jaskini znaleziono, w Ameryce Południowej, gdzieś tam w Ameryce Północnej, no, tutaj jest to tak, jest to ci Etruskowie chociażby, to też w Egipcie znajdują te inskrypcje etruskie, prawda, te w ogóle to runami zapisane to wszystko było, ale powiem ci, że to jest tak odległe krańce świata, że wydaje się, no dzisiaj tym naukowcom trudno przyznać, że mówi się tak, no nie było statków, nie było samolotów, no coś było, prawda, ja nie mówię, że musiały być to statki, prawda, może było jeszcze to taka technologia, jeszcze wyższa, którą my dzisiaj no, nie możemy sobie nawet wyobrazić, ale na pewno się przemieszczali, bo tutaj to na Polinezji, zobacz na cechy Hawajczyków. Oczywiście, że dziś jak popatrzysz na takiego Hawajczyka, zobacz, że oni wzrostem są duzi, silni. Tak. Oni są
Tak jak kiedyś, wiesz, wikingowie albo scytowie, czy tam Słowianie, oni są wzrostowo, mają siłę, nie? Mają siłę jak Maorysi. Maorysi, jak popatrzysz na Maorysa i Hawajczyka, to nie zobaczysz różnicy żadnej. Ale teraz, jakbyś pojechał do Nowej Zelandii, tam na te wyspy, do takiego, tak, do Kahunów, do załóżmy Maorysów, i jak oni zobaczą u ciebie blond włosy i niebieskie oczy, to oni powiążą cię z tym Bogiem ich, dlatego że oni mają legendę, że ich kulturę, tradycje i wiedzę przyniosły ktoś o blond włosach i niebieskich oczach. I do dzisiejszego dnia, ja taki film będę chciał wrzucić o tym, są ludzie z tymi genami tam, no ale genetycy się zajmowali badaniami genetycznymi u tych Maorysów, które dzieci się rodzą z tymi blond, rudymi włosami, to największe skupisko genów jest Persja, Bliski Wschód, tutaj ta Afryka Północna, której nasi ci Wandalowie, Berberowie do dzisiejszego dnia przecież w tych wioskach się tam znajdują. I te geny są powiązane z Nową Zelandią czy z Polinezją. Także to jest, wiesz, no, coś się stało, coś ich oderwało, odłączyło, że te wyspy są dzisiaj wyspami. Niekoniecznie to były wyspy kiedyś. Tak samo jak Afrykę się na starych mapach przedstawia jako tylko północną Afrykę, to chyba część. Coś się wydarza. Prawdopodobnie się to wydarza cyklicznie, a wszystko, co związane jest, co my dzisiaj uznajemy jako zegarek, koło 360 stopni, czy chociażby ludzie budowali te kopce, prawdopodobnie były to miary czasu, ale odmierzające czas do czegoś. Czyli znali i chcieli po prostu wiedzieć, ile mają czasu do kolejnej zmiany. Czy to chodzi o zmianę pokoleniową, mentalną, geologiczną, czy wiesz, zapadają się różne kontynenty, tworzą się nowe wyspy. To cały czas jest w ruchu, bo życie jest non-stop w ruchu, prawda? Ale to by było bardzo ciekawe, wiesz, gdyby tak... to jest takie wprowadzenie kolejnego aspektu do życia ludności, tak? Czyli ludność rozwija się do jakiegoś momentu i teraz tak, albo zdążą się przed tym momentem rozwinąć i będą potrafili przetrwać, a jak nie, no to widocznie są za głupi na to, żeby dalej się rozwijać, tak? No bo nie zdążyli, no i trzas, reset, zaczynamy od nowa. Nawet zobacz, w Wedach masz jugi. Tak. Dwara yuga, treta yuga. To jest wszystko 1, 2, 3, 4, prawda? To jest z sanskrytu powiązane są te nazwy. I tam jest koło. I te cztery są wpisane w koło. Czyli cztery, koło podzielone na cztery części. Co ci przed chwilą pokazywałem ci tą swarzycę po prostu, że ten symbol tego słońca w ruchu obracającego się, jak podzielisz to niebo na te cztery części, to masz cztery jugi odmierzające czas, nie? Że jest tam złota epoka, kiedy się to wszystko rozwija, Kali-yuga, ta ciemności, no to bogini tego jest utożsamiana, tak, Kali bogini jest oczywiście z morderstwami utożsamiana z tym, z takim złem, wojnami, prawda? No, a w Złotym Wieku się samoczynnie wszystko rozwija i prawdopodobnie to są te cykle, ale to wszystko jest jakby, wszystko jest w ruchu i nawet sama ta Antarktyda, która jest dzisiaj przytłoczona takim, tą czapą lodową dwukilometrową, słodkiej wody notabene, to topniejące się lodowce, naturalny proces to jest, to nie jest jakieś ocieplenie klimatu moim zdaniem, powodują wypiętrzenia się tego terenu, który był przyciśnięty przez tą czapę lodową. I tu nie musimy się doszukiwać czarnej magii w tym, że klimat się zmienia, albo że jedne wyspy znikają, a drugie się pojawiają, bo to wszystko pracuje, prawda, tak samo. Przecież Morze Bałtyckie też jest coraz płytsze. I może dojść do tego, że ono w ogóle zniknie, kiedy ten teren się podniesie, bo gdzieś, żeby się mogło podnieść, to gdzieś się musi zapaść, prawda? No takie są zasady. No. Tak w naturze. Ale to widzisz, wiedza hawajska jest najlepszą formą przyswojenia, bo można komuś dać w pierwszej klasie podstawówki materiał ze studiów z Oxfordu, jakiś taki projekt, no i czekać ileś tam lata, że on to załapie, bez wiedzy podstawowej, no nie załapie tego. Bo jak nie rozumiesz podstaw, to nie zrozumiesz znowuż tych. Podobnie jest z rachu Ketu. Są osoby, które mają w domu astrologii Ketu i dalej
piszą, że astrologia to jest ich, wiesz, zainteresowanie, cele. Ja mówię, spokojnie, spokojnie. Jak ktoś czegoś nie rozumie tu, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Co jest powodem? A może dlatego, że żeby wiedzieć o tym, że to jest tylko zasób, to nie jest to główny cel w życiu, ta astrologia. Oczywiście dusza to zna i ciągnie do tego strefa komfortu. I wtedy dopiero ten ketu ci się może otworzyć, kiedy pójdziesz drogą całkowicie przeciwległą, czyli materia, dom, rodzina, obowiązki, to jest wszystko materia. No, trzeba się trochę nacharować. Tam, gdzie jest żywioł ziemi, to trzeba się troszkę nacharować. A to dlatego, że jeśli jesteś mnichem w poprzednim życiu, który sobie siedzi po turecku, zdobywa wiedzę, medytuje codziennie, to z fizycznością nie ma to za bardzo z pracą nic wspólnego i dusza nie chce już tego powielać, chce charówy tutaj teraz. Charówy w tym sensie, że to ty, od ciebie będzie, ty będziesz decydował, ile poświęcisz na pracę, a co innego, wiesz, wiedzieć to i czas leci i mieć tą świadomość, że jednak coś robisz dobrze, a wiele osób też szuka pracy i nie chce iść do tej pracy, a mają dom ziemi, żywioł ziemi. Nie chce iść, boi się tego i szuka pretekstu, wydziwia, nie? Że musi mieć takie zarobki, że mój status jest w tym życiu, ja już przeszedłam karierę, byłam kierowniczką, dyrektorką, a jak jest rachów, wiesz, w domu materii, to nie powinno się na to patrzeć, bo to może się obrócić przeciwko, nie? Trzeba iść do tej pracy, pracować i niestety czekać, aż nasz świat doceni i zobaczy. Oni to bardzo szybko zobaczą, kiedy ty, że ty to rozumiesz. Bo jak będziemy wydziwiać, jak będziemy miał ketu tam, to można wydziwiać. Bo to nie jest związane z materią, prawda? Ale jak ktoś ma rachunek, no to wiesz.